W końcu Keller wygrywa ten pojedynek. On wiedział, że MHL był na galerii. Wszystko w rękach białego. Ten coraz bliżej. Minio na ławce. Pięknie biały. Jeden frag. Kolejny biały. Co robi? Ohohoho! Niewiarygodny biały! Co rozdał? Co rozdał? To była chyba runda tych eliminacji. Niewiarygodne! Biały! Teldunów anonimy po stronie Terro, po stronie atakującej, no i na pewno musieli wyciągać wnioski po porażce swojej na Forze z tą swoją grą po stronie terrorystów, no na pewno bardzo mocno zawodzili, no ale teraz popatrzmy, błyskawiczne przejście na Feniks, no tutaj za darmo właściwie przedostali się na swoją pozycję i miałem wyłączyć powiadomienia, wyłączyć kamerkę i już to robię, wybaczcie, przypomnienie tego ciumkającego dzika na szczęście wystąpiło, także już teraz możemy to wszystko ogarnąć, tak mnie zaskoczyli co nieco. A tymczasem MHL, no ten sprawdzał plac, tam pilnował pleców Minio, ale bombset dolny właściwie już zajęty. Tutaj na krótkich drzwiach jest Snax, na długich już trzech jego kolegów, także spokojnie mogło atakować. Zobaczmy, tutaj zdziwieni zawodnicy CT, że tak szybko udało się przemknąć terrorystom na pozycję. K już agresywnie, tutaj dwóch zawodników obok niego, ale sprytnie we dwóch zaatakowali. Michu razem z Exusem i to właśnie Exus zdobywa pierwszą eliminację, walczy cały czas Killer, próbuje z tego Glacka wyciągnąć headshota, no i atakuje już Luz z dualami, chowa się Killer, tu będzie miał tarapaty, dwóch na niego wyskakuje rywali, dwóch na pięciu w tym momencie na plecy już Minio, ale tutaj doskonale ustawiony Michu i tylko Innocent przeżyciu, tylko albo aż, zobaczmy jak sobie poradzi Innocent z jednym i drugim headshotem, Innocent ależ tutaj tańczył w okolicach szyb, ale ostatecznie ten taniec powstrzymany przez Exusa, no i tym razem Anonim pistoletówki nie wygra, mimo to jak Michu czy Biały, ale no chyba absolutnie na mirażu potrafi strzelać na pewno, tymczasem fragi na pochylni. O, i źle się to zaczyna dla ekipy Anonimo. Tu jeszcze Snack spróbuje wychylać, no ciekawe, on zostaje z Kejem przy życiu. No ale na razie na spokojnie. Kej chce zamknąć, chce wejść na plecy od rampy i tego się nie spodziewają, zdaje się, zawodnicy CT. To będzie szansa, a jednak Exus pilnował tej pozycji do samego końca. Wie Snax, gdzie jest Exus, bo ten przed momentem przecież fragował. Czeka jeszcze Snax na snajpera. Tu będzie okazja dla Snaxa. Ten jeszcze próbuje walczyć. 15 sekund, no nie ma czasu, musi się spieszyć. Pytanie, gdzie jest Biały, on jest daleko od akcji, więc to jeszcze jest nadzieja na to, że podłoży Snax bombę. No właśnie, ten zdąży zaplantować. Rotuje już Biały, on będzie od krótkich drzwi, no i tu będzie musiał szybko wychodzić. Biały agresywnie. Nie, tu jeszcze Snax przed szansą, no niewiele brakowało tak naprawdę. Mok przygotowany idealnie, flash na przebudówkę też poleciał i to jest to wejście na bezgórne z flashami od Snaxa. Jak widzimy, z tymi flashami był problem, chociaż to było szybkie zejście na dół, więc tylko jeden zawodnik od domku, a reszta od drzwi. To było zadanie Snaxa, żeby tak zaflashować swoim kolegom, żeby oni mogli zejść na BS dolny i żeby tu udało się podłożyć bomby. Tymczasem Minio z jedną eliminacją, to jeszcze jest MHL. Minio na razie się nie próbował pokusić o fraga, o eliminację. Podniesiona broń i zaraz być może tę broń Minio odda. Nie, jednak sam będzie starał się zatrzymać rywali atakujących od pochylni. MHL ze snajperką od lewej strony i to będzie szansa dla Minia. No ciekawa, sprytna pozycja od Minia i jeszcze Snax zachodzący na plecy, to się może udać. Coraz mniej czasu mają antyterroryści, a Snax już jest na plecach i teraz tarapaty. O, jeszcze MHL z eliminacją. Mało czasu ma w tym momencie zawodnik antyterrorystów. Exus broi bombę na raz. No musiał broić i już nie będzie czasu. MHL tego nie dokona. Bomba musi wybuchnąć. MHL zapewne zginie. Nie. Udają. Ktoś będzie chciał go atakować od pleców. Minio tymczasem zaskoczony. Luzu wyskoczył na rywala, wykorzystując ten moment. No i teraz ważne starcie. Luz z Innocentem. Ojojoj, tutaj dwóch rywali miał przed sobą Innocent. W końcu upolował tego snajpera, na którego polował w rundzie poprzedniej. Ale ostatecznie widzimy wejście na bombsite dolny. Luz już rotuje od wentów. Będzie musiał przypilnować drzwi krótkich. Na pewno za moment Killer. A Luz cały czas agresywnie. Tam była szansa dla Keja. Odwrócił się od tego flesza i już jest Luz obijany. Teraz musi poczekać na partnera. On baituje, on stara się skupić na sobie uwagę terrorystów. No i przede wszystkim musi poczekać na Białego. A ten już jest od pochylni, już jest od pleców. Cały czas skupieni są zawodnicy terrorystów na krótkich drzwiach, ale tu wychodzi Biały z eliminacją. On, no i Kej zostaje sam. Ależ tarapaty! Właśnie doskonale zrobił to Luz, który przede wszystkim skupił na sobie uwagę, który dał czas Białemu, by ten przerotował, by mógł wyjść na plecy. I przede wszystkim najważniejsze, że Biały, który ostatnio naprawdę jest w fenomenalnej formie, że Biały wygrał pojedynek, to bo tam przecież ten zawodnik Stadodo. Stadodo. O właśnie. To ten zawodnik robił taką robotę. No ale teraz, tak się zagadałem troszeczkę, a tu
Proszę bardzo. Flagi wpadły na bombsite górnym. Udało się zająć pozycję. No i BS górny już opanowany. No właśnie, wracając do rozmów, teraz mogę kontynuować turnieje. Jak Dreamhack Las Vegas chociażby. Jak turniej w Dubaju. Jest Michu, który no ostatnio występował w Envy, mimo tego, że bez jakichś większych sukcesów, ale Michu chyba był tam jednak najlepszym zawodnikiem. Myślę, że można to śmiało powiedzieć. Także tak to wyglądało. A tymczasem rotacja na bombsite górny tutaj jest biały. No i zobaczmy, czy ten zawodnik będzie w stanie zrobić różnicę. Atakują go we dwóch graczy terrorystów. Jest już MHL, ale tu jednak z gniazda będzie mu ciężko cokolwiek zrobić. Jeszcze dorzucony granat. No tutaj Snax będzie obity, ale tylko delikatnie. Przygotowany flash od MHL i za chwilę będą pewnie wychylać we dwóch zawodników graczy CT. No zobaczmy, MHL z kolejną eliminacją. Dwóch na jednego w tym momencie zostaje sam Snax. No ale kto jak nie on ma taką rundę wygrywać. I pytanie, gdzie jest Michu? On od przebudówki. Wciąż czeka na Snaxa, jeszcze czasu trochę ma Michu i ten spokojnie czeka, do samego końca chce wytrzymać na tej pozycji, no ale Snax jest tutaj czujny, bardzo spokojny jest Snax, a Michu musi w końcu ruszyć, bardzo długo czekał Michu, a Snax jeszcze nie podchodzi, jeszcze czeka do samego końca, teraz to jest ten moment, Snax jednak to wygrywa! Szuka, popatrzmy, on podchodzi na blisko, Snax tylko wcelowany, tylko czeka na ten ruch, ach, jednak zamknął drzwi Snax, bardzo przytomnie. Ach, czuję grę, Janusz, to nie ulega wątpliwości. Teraz Michu stara się podejść w tę dziurę, ale tutaj się nic nie dzieje. Bombset górny zdaje się będzie atakowany. Jest biały na górze, ten z jedną eliminacją. Blisko niego Snax jednak, który wrócił z krótkich drzwi do wentów i dzięki temu bombset górny zajęty. No i teraz bliźniacza niemalże sytuacja. Za chwilę Snax będzie musiał uważać. Antyterroryści we dwóch od wentów i wie o tym Snax. Dorzucony flash i już stara się zachodzić razem z Innocentem zresztą. A tutaj jaki skan od Janusza, on znowu zostaje w klaczu jeden na dwóch. Michu już go tutaj trzyma, już pilnuje, stara się wejść na plecy i ten timing najważniejszy. Jeszcze MHL sprawdza sobie silosy, czy tam się przypadkiem Snax nie ustawił. No ale nie, Michu był bardzo blisko, a więc odwdzięczył się nieco Michu za tę rundę przegraną jeden na jednego. Jak to dokładnie wygląda? Tymczasem wejście na górę, luz pali się, będzie musiał uważać. Dorzucony smoke, frag dla białego jednak, on tutaj cały czas jest ustawiony dobrze i spóźniony był Innocent z tą reakcją. Przeskoczyli terroryści do wentów, znowu ta taktyka, żeby przejść na bombset dolny, ale tym razem aż z dwoma stratami. To bardzo duża strata w ekipie terrorystów. Jeszcze Mynio trafiony granatem na krótkich drzwiach. No, tutaj nie będzie łatwo się obronić. To nie ulega wątpliwości. Jeszcze Snax na bombsite górnym. On będzie starał się zajść od pleców, będzie starał się zajść od wentów. Wcześniej zachodził rampę, więc teraz musi zmienić troszeczkę pozycję. Co prawda obity jest biały, obity jest też luz i to będzie szansa dla Mynia, żeby dołożyć kolejnego fraga. No właśnie, doskonale Mynio i teraz Kay dołożył eliminację. Czekał cały czas do samego końca, jeszcze Exus pilnując pleców, poczekając na Snaxa, ale tak jak mówiłem, tym razem Snax poszedł nie od rampy, a od pleców, od wentów. I to musi być ta czwarta runda wygrana przez Anonimo. Identyczny wynik jak na Forze. No i wracamy do meczu, moi drodzy, a więc Anonimo kontra Styl Dunów. Snax na placu, obijany, teraz trafił głowę, 99 w jednym z USPA, w głowę MHL, ale dzisiaj szczęście po stronie Stylu Dunów. Chociaż teraz wejście na górę, tutaj walczą cały czas antyterroryści, Terapaty, biały z headshotem z PD-70, no i teraz Mynio i Kay we dwóch na trzech. Do tego Mynio bardzo, przepraszam, MHL bardzo bity. Ale trzeba odbijać ten bombsite, wychyla powolutku Kay, te strzały jednak niecelne, no i myli się. W tej sytuacji Kay, no i tylko Mynio. Już wie, gdzie są rywale, ale MHL nie czeka. Wychylił, by zdobyć tę eliminację. Dwejcik. Być może zobaczymy jakoś po pracy dwójki. Kay, Snax. No, MHL już namierzony. A Snax cały czas stara się bić. A tutaj Kay. Już dwie eliminacje w rundzie. Wydaje się, że chce pikować dalej. Kiedy już dwa fragi zdobył, on chce być bohaterem tej rundy. No ale to się może zaraz dla niego źle skończyć. Już chyba dostał informację od kolegów. Cofnij, Kay, nie możesz teraz zginąć. No i właśnie, wejście na bombset górny. Za długo trwała ta walka. Innocent na plec od przebudówki, ale będą wiedzieli przecież o nim, bo tam był przed momentem Kay. Plantowana bomba. Oj, tu Mynio był przed szansą, żeby zdobyć nawet dwa fragi, bo gdyby zabił Exusa, mógłby pikować plantującego bombę gracza. A tu nic z tego. No jeszcze Mynio cały czas stara się bejtować. Wcelowaniem w niego we dwóch zawodnicy terrorystów i sprytnie też Michu obiega na gniazdo. Ale w końcu przytomnie Mynio wycedził prosto w głowę. Są dwa trafienia. No teraz pytanie, gdzie będzie Michu? To jest pytanie, które zadają sobie w tym momencie zawodnicy CT. Mynio idealnie to wszystko skontrolował. No tutaj Mynio naprawdę zaprezentował wysoki poziom. Chodzi się na dół, słyszy to wszystko. Snax i za chwilę da znać kolegom. Za chwilę powinna rozpocząć się rotacja. Wydaje się, że Mynio odpuści pochylnie i będzie leciał na dół. No dał znać Snax, że tutaj przynajmniej trzech czy czterech zawodników musiało tędy zbiegać.
Pytanie, czy zdążył ustawić się Menio. Zdaje się, że był w stanie się ustawić. Raz trzyma ciemnie. Terroryści jednak już wyskakują. Wiele zależy po raz kolejny od Bynia. No ale smoki na pochylnie. Odcinające pozycje. Już tam są zawodnicy CT. Menio wciąż jeszcze czeka. Ma dobrą pozycję, żeby tutaj zaskoczyć. Gdyby tylko miał asekurację od partnerów, bo to jest najważniejsze. Żeby jego koledzy baitowali, żeby się pokazywali na pochylni. No ale właśnie, MHL sprawdził tę najważniejszą pozycję. Zaspał nieco Menio. Smoki zaczęły schodzić, ale dorzucony kolejny. No i w tej sytuacji wydaje się, że nie ma czego szukać. A tu Luz na plecach od pochylni zlurkował, zaskoczył. Jaki palak. Ten palak tak właśnie miał wylądować. Tak się zastanawiałem, czemu ten palak jest na domku, a nie na dole. Czy to był nietrafiony granat? Otóż nie. Otóż nie. Tak właśnie miało być. Tymczasem Menio! Ależ się fatalnie pomylił Menio. No i Snacks zostaje sam. 1-3 za snajperką. Ten palak miał być na domku, żeby spodziewali się terroryści, że to jest taki zwykły palak do domku, a miał być po to rzucony. Oj, oj, oj! Biały będzie musiał zaczekać na swojego partnera. 1-2 w tym momencie Snacksa. W końcu wychyla Biały razem z kolegą. Będzie plantowana bomba. Snacks już wie, co się wydarzyło. No i właśnie, wszystko w rękach Snacksa. Ma flesze, ma smoka. Kolejny mołotow. Oj, to zabiera kilka cennych sekund Snacksowi przy tym odbijaniu. No, zobaczmy, jak daleko wycofali terroryści. Obaj bardzo defensywnie, a Snacks powolutku sprawdza każdy teren. Ma smoka. To najważniejsze tak naprawdę, że w tym dymie może w razie czego broić bombę. Ajajaj, ten strzał niecelny od Snacksa, już na chwilę. Tarapaty i to nie małe. Cały czas skanuję MHL, 24 eliminacje. No tutaj podgonił go na pewno trochę Michu i Biały. Zresztą kolejnego fraga zdobywa Michu. Ten znowu trafia nad placu i to już chyba będzie po mapie, bo to już tylko Kydra i Menio. Szanse na zwycięstwo w takiej rundzie są bardzo niewielkie. No zobaczmy. Menio z eliminacją z Digla. Tu jeszcze próbuje wychylać. Nic jednak z tego. Killer z jednym trafieniem. Michu jest tuż obok. Widział cień. Killer już atakował. Już szukał tego fraga na placu z Digla, ale nic z tego. No i proszę bardzo, moi drodzy. Mamy sporą niespodziankę. Mamy sporą niespodziankę, bo pierwsza mapa ląduje na koncie Steel Dunów. Mapa Deniuk oczywiście wybrana przez Anonimo, ale za moment to będzie Train. Mapa, którą wybrało sobie Steel Dunów. Z Hellraisers, na której wygrali z bułgarskim teamem jeszcze w otwartych kwalifikacjach i to też dość gładko 16-7. No teraz pora na Anonimo, które na trainie no też pokazywało, że grać potrafi, szczególnie Innocent wczoraj na SO. Tam zagrał fenomenalne spotkanie. Pamiętamy te rundy Snacksa, Innocenta. To naprawdę robiło wrażenie. Tymczasem K obity na bombsite B, ale tu już wyjście jest. Jednak dobrze ustawiony Killer. Ale ten pokonany, no i tu robi nam się 3-3, chociaż terroryści bardzo mocno bici. Była tam próba zatrzymania tego wejścia, chociaż niecelnie później zawodnicy antyterrorystów. Teraz Menio, oj, bole ci flash, Michu będzie wychylał, ale doskonale. Menio był tutaj czujny do samego końca, ależ teraz MHL z daleka wycedził niecelnie z kolei Snacks. No i teraz tylko Menio, ma jeszcze defusa, podniósł smoka, wie, że może spokojnie to wszystko zrobić. Omija zawodnika Zeski, będzie chciał tutaj błyskawicznie złapać bombę. Jeszcze MHL wychyla, łapie bombę, Menio broi bombę na raz. No i proszę bardzo, niecelne te strzały na początku, ale Luz doskonale to wszystko skontrolował. I to nie wiem, czy nie widział przypadkiem kogoś w okolicy Helki. Tu jeszcze jest w smoku ustawiony K i tu będzie mógł zaskoczyć MHL coraz bliżej, ale to Innocent przez tego smoka trafia rywala. Także wygląda na to, że szybko odpowie ekipa Anonimo po tej przeglanej pistoletówce. Chociaż jeszcze walka trwa, jest Exus, sprytnie ustawiony, ale ten zaskoczony i tylko Biały przeżycił, 1-3 i tylko 3 HP. No za dużo tych punktów życia nie ma, by walczyć w tej sytuacji. Jeszcze Innocent przez tego smoka, no nie. Teraz Killer na bombsite B ze skrótem, MHL nie daje sobie z nim rady. No i Biały z eliminacją, ale szybka odpowiedź. Tu jeszcze walczy Luz z Diglem, niewiele brakowało. Ale ten strzał w końcu niecelny i będzie 2-1 dla Anonimo, zdaje się. Exus wie 3 wygranych rund z rzędu, a Menio daje się ustrzelić. No i już mogą atakować terroryści bombsite'a. Snacks odpowiedział, ale to jeszcze mało. Wciąż na odnodze dwóch zawodników. Snacks rzuca granaty.
Teraz będzie chciał zmienić pozycję. Na bombsite B też agresywnie killer. Luz już wycofuje. No to będzie ważne starcie tej dwójki. Frak jednak dla Innocenta. Ten wciąż w okolicach helki słyszy kroki Luza. Błyskawicznie Innocent się sobie tutaj poradził. Tu jeszcze blisko niego Exus, który jest obity. Ale przewagę jednak daje Innocent swojej drużynie. Dwa bardzo ważne fragi. O tym mówiłem, że no, lubi grać na trainie Innocent i za chwilę będzie miał kolejną szansę, chociaż tutaj to właśnie on podchodzi. Mija się dosłownie o krok z rywalem MHL tuż, tuż obok. Na shifcie jednak jedna i druga drużyna nie chcą zdradzać swoich pozycji, ale w końcu Killer daje o sobie znać. Trafiony Snax i tylko MHL przy życiu. Ma 21 punktów życia na koncie. Innocent właśnie na niego czeka i zdaje się, że MHL po niego wyjdzie, ale Innocent do samego końca czuje trzecią rampę. No i ten timing będzie tutaj najważniejszy, Killer z jedną eliminacją, Killer po raz kolejny, ależ teraz mieli Killer, piękny hat-trick tego zawodnika, w końcu wyjrzy MHL, ale ten strzał niecelny, wciąż czeka na rotujących zawodników, w końcu też wychwala wyjście z draby od Exusa, no i dalej timingowo tak naprawdę, chociaż jest szybko odpowiedź, okej, z eliminacją, ale już zachodzi Exus, chociaż tam doskonale ustawieni zawodnicy TT, chociaż mamy 3 na 3, Exus coraz bliżej, za chwilę zajdzie jednak rywala, zabrakło mnie do pomocy. No i zostało dwóch snajperów. Menio, który już szuka dla siebie miejsca. Jest tutaj Exus za bombsite'em. Widział go Menio. Na razie nie może wychylać Snax. Czeka na ruch ze strony Menia, który jest tuż, tuż na bombsite'cie. Próbuje zaatakować, ale tu już na plecach ma dwójkę rywali. No i Snax zostaje sam. Będzie wiele zależało w rundzie. Tymczasem Luz podchodzi na odnogę. Tutaj wcelowany jest Snax. No i z tego fraga zdobędzie Snax. MHL nie zdążył się wychylić. A tu już Snax podchodzi na blisko. Terroryści wycofują. No i podniesiony kolejny smok przez Snaxa. Oj, proszę bardzo, MHL jak się zdziwił. Tutaj było blisko, by trafił po raz kolejny Snax. Ależ to wyczuł fenomenalnie. I teraz na drabince kolejny rywal. Ale złapany przez Innocenta biały. I to już tylko Michu przy życiu. I ten granat. Oj, oj, oj. Granat na Micha bardzo bolesny. 24 HP. Zabiera snajperkę Snax, żeby nie mógł jej podnieść Michu. Było na grę, no i zdaje się, że zobaczymy szybkie wyjście na bombsite. A, jest Palak, doskonale rzucony Mołotow przez ekipę antyterrorystów. Teraz się troszeczkę nie dogadali. Wyrzucone kolejne granaty, biały tymczasem wychodzi z Elki. Oj, mylił się Kay. Długo się z rywalem męczył, ale w końcu się udało rywala ustrzelić. MHL jeszcze w Elce, proszę bardzo, jakie strzały od MHL-a. Chociaż Snax szybko odpowiada. No i cóż, zostaje terrorystom, wejście na bombsite B. Ale po co, skoro tu nie ma bomby? No można po tej fatalnej mapie Deniuk. Obudził sobie bestię. No i teraz fraguje raz po raz. A tymczasem Innocent chowa się w tym smoku. Nie widzieli go zawodnicy terrorystów. To może być ciekawe. Biały za chwilę będzie wychylał, a tu Innocent mówi: panowie, ja tu robię rundę, bo tutaj wiem wszystko. Innocent fenomenalnie wykorzystuje pozycję. Nie trafia też Exus. No ten smoke schodził i Exus oczywiście nie miał włączonego zooma, więc musiał takim fast zoomem liczyć na łódź szczęścia. A Innocent już na plecach. Luz tam jednak bez większych szans, bo Kaj zrobił plecy z drabinki. Start drugiej połowy. Mapa The Train, mapa druga. Anonimo prowadzi na niej 12 do 3. I teraz, czy to jest ten moment, kiedy Anonimo w końcu wygra pistoletówkę? Popatrzmy. Na razie Kay już na Olofie. On z P250, on też z Kevem, bo tę petkę dostał, zdaje się, od Mynia jako prowadzącego w zespole. Wejście od nogą. Michu będzie tutaj musiał bardzo uważać. Coraz bliżej Killer. Frak jednak dla MHL-a. Wyskakują terroryści. Snax teraz z Prefire'em. I tutaj nadział się na ten pocisk Michu. MHL stara się pomagać koledze. Frak za frak. Dwóch na dwóch. Piękna pestka od MHL-a i Mynio zostaje sam. Podnosi petkę po Keju, no ale dwóch rywali przed nim. Tu nie będzie mu łatwo. No, namierzył rywala, te strzały jednak niezbyt celne. Obijał przeciwnika, to na pewno fakt, ale teraz tarapaty. Oj, wycofuje Mynio, zbiega w stronę szóstki. Będzie miał tutaj okazję, widzi głowę. Piękny strzał od Mynia i teraz jeden na jednego, ale luz! Na pełnym luzie wyjeżdża. Więc to jest szansa dla Innocenta, żeby zrobić robotę. Frag dla Innocenta, bardzo ważne, bardzo sprytnie się tutaj przedostał. No i teraz wyjście momentalne już z odnogi. Mynio ma tutaj dwóch rywali przed sobą. Poleciał flash w tę stronę, ale na flashu Michu zdobywa tę eliminację. Chociaż znowu Innocent szukający hat-tricka. Nie wiem, którego już w tym spotkaniu. Innocent! Jak on poluje na hat-tricka, to on tego hat-tricka po prostu ukąsi. MHL jednak jeszcze walczy ten granat. Ach, minimalnie chybił. I to jeszcze walka Snaxa. No, uratował. Kolejne trafienia dla MHL-a w tym spotkaniu. No i 3 na 3. Zwalniają nieco tempo zawodnicy terrorystów. Szuka broni Killer. Gdzie ten kałach? Gdzie się podział kałach Innocenta? Zniknął. Wyparował. A jednak jest.
na imieniu. Z eliminacją dwóch zawodników w CD przeżyciu. MHL już rotujący z odnogi. Jest też Luz, który za chwilę będzie szukał eliminacji. Bardzo sprytnie Luz, ale też szybka reakcja Snakta. No i MHL zostaje sam. 40 punktów życia na koncie. On już od odnogi stara się zajść cały bombsite. No ale tu na szóstce dobrze ustawiony jest Minio. Pytanie, czy skontroluje dobrze tę odnogę Snaksowi. Bo za chwilę to się może źle skończyć dla zawodników Tero. Jednak Minio do samego końca czekał na szóstce. A tu wejście na Luza. Może to jest to. Może to jest to. Właśnie to jest to, jak się okazuje. Bo Luz tym razem nie daje rady. Za długo we czterech na bombsite, a zawodnicy CT. No i w tej ostatniej rundzie terroryści, atakując bombsite B, na szybko zaskoczyli rywala. Zobaczmy, gdzie jest killer. Dorzucony smoke DLS, chociaż frag dla Micha. Tu jakaś podsadzka, ale jest dobrze ustawiony Snacks. Czekają te terroryści, jeszcze nie chcą wychodzić. Teraz dopiero wyjście, ale killer doskonale ustawiony. I jeszcze Wieskot i dostrzały. Killer kończy tę mapę, a więc killer i Snacks. Ale to jest to, o czym powiedziałem. Potrzeba bohatera w takiej rundzie. Kiedy drużynowo nie idzie, kiedy tracisz runda za rundą, potrzebujesz kogoś, kto wyjdzie naprzód i powie: panowie, ja to zrobię. I to zrobi. A teraz Snacks, entry frag na bombsite B, świetna później pozycja killera, nie dał wyjść zawodnikom Zeski, rewelacyjnie spisał się tutaj killer i ta mapa 16-14 wpada na konto Anonimo. Cóż, po wczorajszym meczu można by powiedzieć, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Anonimo wygrywa 16-14, bo przecież NASO było 16-14 i na pierwszej widać, że zawodnicy Tero mają przygotowanego coś specjalnego, wyjście z piwnicy, tu jeszcze jest Innocent na środku, no i za chwilę będzie ta dwójka K-Killer wychodzić na tej pozycji, chociaż tu Michu skrócił, ale Snacks z odpowiedzią. Killer wie już dokładnie, gdzie jest rywal biały, defensywnie od respa. No teraz niecelny strzał białego i musi już wycofać, skoro nie udało się trafić tą pierwszą kulą. Już musi grać defensywnie. Zajęta dżungla, to bardzo ważne też, że mają tę pozycję zajętą zawodnicy terrorystów. No i teraz gracze CT będą musieli to odbijać od respa. Wyjście błyskawiczne, niepodłużona bomba. Oj, złapany Minio, teraz zaskoczeni zawodnicy terrorystów. Minio w wielkim szoku, Killer zostaje sam. 1-3. Wtedy na Forze Killer rozdał headshoty fenomenalne, na pewno, pokazał się z dobrej strony. No ale teraz będzie mu ciężko. Chyba słyszał MHL tupnięcie w dżungli, chociaż mam wrażenie, że nie do końca. A Killer jeszcze chce powalczyć. Exus celowany w respa. No i tu będzie szansa dla Killera. O, teraz próbuje pushować. Ciężka runda przed Killerem. Ciężka runda. Miał jedną taką rundę na terenie, gdzie zdobył 4 eliminacje, gdzie pokazał się z dobrej strony. No ale teraz będzie mu bardzo ciężko. Na ninja schowany Exus. Sprytnie trybu zawodnicy antyterrorystów. Biały wcelowany na daleko. No zobaczmy, czy uda się cokolwiek zrobić. No, próbuje killer, próbuje, ale tutaj naprawdę potrzebuje magii, żeby taką rundę ugrać. A jak widać, te strzały niecelne. Jeszcze złapał killer jednego rywala. 15 sekund ucieka biały. No ale MHL nie przestraszył się rywala absolutnie. Runda dla Styldunów. Ta pistolówka ugrana. Oczywiście nie bez problemów, ale tam przede wszystkim świetna decyzja. Kiedy zawodnicy CT już byli od respa we trzech, to nie czekali, poszedł sygnał, atakujemy i wylecieli we trzech od respa. Doskonale. Ta Sinocen stara się puszować, Luz nic nie widzi, chowa się Michu. No jest przewaga po stronie antyterrorystów coraz większa zresztą. W końcu trafiony Luz, Michu wycofuje na galerię już defensywnie, jeszcze boi się o plecy. Terroryści pozycję zajęli, nie plantuje bomby jeszcze Snacks, jeszcze na chwilę się wstrzymał, poczeka na dołączenie się Minio do tej całej akcji. No i Minio namierzył rywala, już ostrzeliwany Michu, a teraz będzie musiał uważać, kiedy ten smoke schodzi. Podsadzka jeszcze na Keja, sprytny pomysł na pewno w takim momencie i proszę bardzo, doskonały ten headshot. Jeden za jeden, jeszcze Minio walczył i teraz tylko i wyłącznie Kej ma tego smoka obok siebie. To może mu w takiej sytuacji pomóc, ale pytanie, z którego miejsca wyjdzie biały. Ajajajajajajaj, co się tutaj dzieje? Kej jeden na jednego, jaka to jest runda, dorzucony jeszcze flash biały. No wszystko wydaje się widzi. Gra na czas Kej, jednak Kej, ależ jaka końcówka. Ten flash, no i Luz będzie miał kłopoty, oj. No na flashu Snacks od swojego kolegi właściwie. Wiedzieliśmy, że Snacks też miał biało. No ale to wejście na bombsite B, jak się okazuje, było dobrym pomysłem. Nie spodziewali się tego zawodnicy CT, którzy stakowali bombsite tawę czterech zawodników. Także ten wjazd na BSB, no, przeczytany idealnie przez prowadzącego. No brawo za decyzję. Ekipa Anonimo. Bez większych szans. Oczywiście w takiej sytuacji był Luz. Będąc sam na bombsite z Diglem, no nawet nie był w stanie zdobyć jednego fraga, a nawet gdyby trafił, nawet gdyby tę jedną eliminację zdobył, musiałby po chwili skapitulować. No i tak, ekipa Dunów raczej nie miałaby czego szukać w odbijaniu bombsite'u. Tu Minio jeszcze z makiem 10. Kogoś namierzyć, Snacks z jedną eliminacją, ale nie ma jak podłożyć bomby. Tu już musi być po rundzie. Snacks zostaje sam, on wie, że tej rundy nie ugra. Jeszcze Luz, który, tak jak mówiłem, on nie kalkuluje, on wyjeżdża kiedy może. Zdobyty Snacks, on już jest od respa. Tam bardzo daleko biały. On czeka na pik ze strony antyterrorysty, ale to jest 4 na 2. Mają przewagę zawodnicy CT.
Snacks zostaje jednak przy skrzyniach, żeby w razie czego móc pomagać się od strony konektora. Wrócił do kolegi. No, teraz we dwóch celowani. No, ale za chwilę na schodach może się pojawić ktoś z zespołu CT. No ciekawie, bo Snacks tak jest ustawiony, że za chwilę się mocno zdziwi. Chociaż to biały po prostu przeskanował. No i wszystko w rękach Snacksa. 1-3. Wciąż się boi o CT, ale tam akurat nikogo nie ma. Snacks przed szansą, ale Exus, mimo że był obity. Zobaczmy. 2 znana. Nie chcę tutaj wychylać. Flash na snajpera. Teraz mogą podejść nieco bliżej. No i Snacks bardzo blisko Exusa. Exus cały czas wierzy w to, że MMHL w razie czego go uratuje. No i właśnie, to jest ten moment, że Snacks może wychylić. Ale bardzo pobijeni są terroryści. Plant na standardzie mimo wszystko. No i musi czekać MHL na swojego partnera, ale miał Nade'a jeszcze, to najważniejsze. A biały już jest tuż, tuż na galerii, a biały bardzo sprytnie obchodził, żeby tylko Sklara. Ach, jednak nie musiał takiej pozycji sprawdzić, bo Snacks idealnie się wcelował, pięknie. Asekurował swoich partnerów, a tutaj MHL ze snajperką daje sobie radę. Jeszcze menu od konektora. Oj, tu będzie szansa dla niego, ale spóźniony z reakcją. Na plecach jeszcze luz. Jeden ładny frag dla menu, ale to było za mało. Także doskonale na bombsite, a styl Dunów. Mimo tego, że Michu dał się złapać bardzo przytomnie, ustawił się Snacks ze snajperką, pilnując tej pozycji. Naprawdę bardzo przytomnie Snacks, ale później był tam oczywiście MHL za WP. Był biały też do asekuracji i ta defensywa zadziałała bez zarzutu. I pauza taktyczna. Pauza taktyczna, zdaje się po stronie Anonii. I w końcu Killer wygrywa ten pojedynek. On wiedział, że MHL był na galerii. Wszystko w rękach białego. Ten coraz bliżej. Minio na ławce. Pięknie biały. Jeden frag, kolejny biały, co robi? Ohohoho! Niewiarygodny biały! Co rozdał? Co rozdał? To była chyba runda tych eliminacji. Niewiarygodne! Biały! Zafejkować pozycję. Miał Minio wskoczyć do okna. Zdaje się, to się nie udało, ale Snacks od pałacu. Trafia rywala na kanapce, Michu złapany i to jest 4-4, chociaż K bardzo mocno bity, ale zobaczmy gdzie jest Killer, ten za chwilę będzie zdziwiony, bo biały tu był tuż, tuż, ginie także Snacks na dywanach, no i to będzie po rundzie, bo K bez szans, nawet się na niego nie zdąża przełączyć, MHL z 4 eliminacjami, no znowu MHL wraca do swojego wysokiego poziomu. Moi drodzy, wracamy do meczu. Anonimo kontra Styl Dunów. Mapa de Mirage oczywiście decydująca i to decydująca połowa. Anonimo przegrywa 6-9, ale teraz to oni będą się bronić. Oczywiście ważna pistoletówka. Terroryści w 5 pod bombsite'em B. Gęsiego, jeden za drugim na bombsite'ie B, a tutaj skrót dwójki zawodników. No zobaczmy, co z tego będzie. Oj, będą tarapaty. Jeden frag dla Keja, ale teraz będzie mu ciężko. Terroryści coraz bliżej, wyskakują na niego. No tu jeszcze jeden zawodnik, tu jeszcze jest Killer, ale MHL przez tego smoka trafia rywala. Rotuje Minio, rotuje Snacks, ale bombset B zajęty. No teraz potrzebuje przynajmniej takiej rundy Minio, jak wcześniej ustrzelił biały. No ale te strzały tak nie chodzą jak u białego. Te strzały, jak widzimy, bardzo niecelne. No jeszcze Snacks, no ale te pestki też nie siadają. Dzisiaj ewidentnie lepiej dysponowani są zawodnicy Styl Dunów. Czy to biały, czy MHL, czy Michu. Oni rozdają takie headshoty, że tutaj, no zobaczmy, zobaczmy co się dzieje. Ani Snacks, ani Menio nie byli w stanie z uspa z takiej odległości. Gale nie udało się, zeskoczył, spadł do piwnicy i będzie musiał w ten sposób rotować na bombsite B. W międzyczasie Michu oczywiście może zająć pozycję, może zająć kuchnię. Jeszcze celowany jest Michu, widział rywala, Innocent! Och, obijany, ale fraga zabrakło. No bo wycofa Innocent, ale biały już na bombsite, plantowana będzie bomba. Jest też smoke podniesiony właśnie w tym momencie przez Snacksa. A Innocent pokazał, jak na galerii należy wskakiwać. No przez to oczywiście, że skoczył do piwnicy, biały to miał dłuższą drogę rotacji, bo galerią wszedłby szybciej, ale z drugiej strony on też bałby się tego, że spalących będzie ktoś wtolowany, więc być może lepszym rozwiązaniem było przejście po prostu do piwnicy. Tymczasem Innocent, ten palak na ławkę, ależ ten palak mógłby się teraz przydać na dywanach. Michu wychyla agresywnie, Michu wie... Mogli szukać kolejnej serii zwycięstw. Także jedna runda wygrana przez Styl Dunów i jak widzimy ekonomia przełamana. No ale... Oj, Killer daje się zabić przez Smoka i wjazd galerią zdaje się. Tutaj wiele zależy od Innocenta. Jest menu, który baituje, ale nic z tego. No i Innocent w tej sytuacji zostawiony sam na bombsite. Szukał jeszcze eliminacji, ale nic z tego. Snacks w pojedynkę. No, gdyby Snacksowi teraz się udało, tak jak się udało białemu. Jeden jest. Jeden frag zdobyty przez Snacksa jest. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę, to się nie może wydarzyć. To się nie może wydarzyć. Jest luz na galerii. On cały czas trzeba się trzymać tego smoka, ale jeżeli wejdzie na plecy Snacks, to za chwilę się może luz mocno zdziwić. Zobaczmy. Snacks jest coraz bliżej. Sprawdzę sobie każdy kąt. No za chwilę na galerii może namierzyć luza. Zobaczmy, czy namierzy w końcu luza.
Nie siadło jednak. Nie siadło jednak. No i tej rundy już Snacks wygrać nie może. Nie ma defuza. No miał tam szans. Ustawiony na skrzyniach. Tylko, że nikt nie pilnuje mu galerii. Nikt nie patrzył w tę stronę. Terroryści już puszują. No i Killar już wie, co się dzieje. Już powinien wiedzieć, co się dzieje. Oj, niebezpiecznie Killar. Jeden frag zdobyty. Killar walczył. No i teraz Innocent. Och, ależ to było groźnie. 5 sekund. Musi plantować bombę biały. Nie wyskakuje Snack. Czy zdąży biały? Zdążył na ułamek sekundy przed końcem. No nieprawdopodobne. I jeszcze ginie Snacks i już tylko Menio, 12 punktów w życie, to musi być koniec, to musi być GG. Biały, jego pozycja znana, Menio nie daje rady. Biały szybko się odwinął, no i proszę bardzo, Anonimo nie daje rady.